Toyota Insider. Moi drodzy, dzień dobry. Witają się z Wami jak zawsze uśmiechnięci, jak zawsze energetyczni. Robert. I Maciej, witamy Was z budynku Toyoty w Warszawie, bo oczywiście przyszedł czas na kolejny odcinek QA, czyli do Waszych pytań zebranych z internetu pod naszymi filmami. Czy samochody Toyoty będą droższe w 2025 roku i czy jakiś model, modele znikną z rynku? W mediach ostatnio pojawiają się takie doniesienia, że w związku z nowymi regulacjami emisji CO2 na przyszły rok i karami za ich przekroczenie ceny mogą wzrosnąć. To zaczynamy. Tak. Myślę, że warto jeszcze raz powiedzieć, dlaczego akurat od przyszłego roku i co się zmieni. W tej chwili średnia emisja, którą producent, jego samochody mogą wyemitować, to jest około 118 gram. W przyszłym roku będzie to 94, a więc sporo, 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 sporo mniej. Stąd też, jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować tego celu, płacimy kary potencjalnie. Czyli, czyli możemy sprzedawać, ale musimy tak uwzględnić jest. karę. I rozumiem, że stąd też pytanie, bo, bo na pewno z tym w tej chwili w wielu y, centralach kalkuluje się, Excel -e. Poszły w ruch, nie tylko Excele, ile potencjalnie jakich modeli możemy sprzedać, ile to będzie kosztowało, jak to skompensować w jaki sposób. I kto to łyknie I... na siebie, kto weźmie po prostu te obciążenia. Czy znaczy tak, to nie znaczy, że 1 stycznia samochody wszystkie o, pójdą w górę. Jest konkret. Nie, staramy się przeciągnąć w czasie, staramy się yy, opóźniać, staramy się nie wszystkie modele niejednocześnie. Natomiast w jesteśmy wciąż na etapie negocjacji z naszą centralą, pewnie tak jak koledzy z innych, z innych firm I, i, i to w tej chwili się dzieje. Czy raczej tak? Uh -huh. Kiedy? Po 1 stycznia. Po pierwszym stycznia. Jak bardzo? Tego jeszcze nie mogę uh -huh. zagwarantować, natomiast już w tej chwili ogłosiliśmy ceny niektórych modeli na rocznik 25, bo firmy zamawiają je z pewnym wyprzedzeniem, uh -huh. dość dużym. Wiem, że tym pani... w takich jak sprzed wielu, wielu miesięcy. Tak jest i dla tych firm już pewne ceny na rok 20 po, musieliśmy podać i one są nieco wyższe, na pewno nie stanieją samochodów w roku 25. Tak, taka sytuacja się zmienia i, i, i cóż, no musimy sobie z tym jakoś, jakoś radzić. Dobra, Maczku, w tym pytaniu był jeszcze drugi wątek, czy jakiś model, modele w związku z tym znikną z naszej oferty mm, z rynku? Więc tak, modele nie. Jeżeli chodzi o gamę modeli Toyoty, nie, nawet te wysokoemisyjne pozostaną w ofercie. Natomiast wśród samochodów benzynowych mamy jeszcze wciąż takie, na przykład Yaris benzynowy, ten samochód znika z oferty. Tak naprawdę produkcja jego zakończyła się już. W czerwcu ostatnie modele zjechały z linii produkcyjnych. Mhm. Wciąż w ofercie jeszcze będziemy je mieli, bo zamówiliśmy odpowiednią ilość na najbliższe kilka miesięcy. Natomiast w roku 2025 będzie dostępny tylko jaris hybrydowy. I chyba tak samo będzie z Corollą, prawda? Z Corollą jest trochę inaczej, bo ona sprzedawana jest też, produkowana jest na inne kraje niż te w Unii mhm. Europejskiej. I ona będzie produkowana, natomiast jej dostępność będzie bardzo, bardzo ograniczona. Z innych samochodów benzynowych, co jeszcze nam zostało? No, i go. To jest pytanie, tak, no bo niektórzy producenci o tym mówią jasno. Wręcz jak ktoś chce poczytać w internecie różne artykuły na ten temat, tam to się przewija. Mówią jasno: małe samochody miejskie to jest ból głowy, na tym się nie zarabia, one kosztują zaprojektowanie, dostosowanie do norm, potem te kary, więc. Niektórzy już delikatnie sygnalizują, że niektóre modele te miejskie z to U nas jest Aigo Cross, który ma benzynę. Nie ma tam chyba Tak naprawdę w tym segmencie już bardzo niewiele aut pozostało. Mhm. Natomiast Aigo Cross będzie dostępne w roku 2025. Tak. A co będzie dalej? No, zobaczymy. Na, mhm. na dzień dzisiejszy produkcja auta z silnikiem benzynowym kończy się w. Listopad bodajże 25. Jasne. Także też to nastąpi prędzej czy później. My staramy się oczywiście przeciągnąć, ale na dzień dzisiejszy tak wygląda sytuacja, także. To też nas będzie, będzie dotykać. Dobrze, masz sami wspomniałeś w kuluarach, że ten silnik trzy-cylindrowy litrowy, benzynowy to nie jest aż tak strasznie emisyjny. A no właśnie, bo generalnie porównując do Jarisa, pamiętajmy, że w Jarisie benzynowym mówimy o silniku 1.5, mhm. a więc dużo większym, mocniejszym, 125-okonnym mhm. e silniku. No i ono emituje oczywiście dużo, dużo więcej. W przypadku i go tam emisja jest na poziomie 104 gram. A więc y, nie jest to aż tak dużo jak w przypadku koroli benzynowej czy jarisa benzynowego. Natomiast mhm. bo to jest jednak małe auto z dużo mniejszym e, silnikiem. Mhm. No, natomiast to jest wciąż trochę, brakuje do tych 94 gram, 10 gram. Razy 100 euro za każdy gram, razy ilość samochodów. To jest dosyć spora kwota, w związku z tym to wciąż jest etap, jesteśmy na etapie negocjacji. W każdym razie, jeżeli ktoś zastanawia się nad kupnem samochodu z silnikiem benzynowym, teraz jest moment tak naprawdę. Tak samo dotyczy to Aigo. Jeszcze początek roku 2025 będzie bezpieczny dla tego modelu, później zobaczymy. Jasne. Maszku, zmieniamy zupełnie klimat mhm. tych Toyota. Po co w Jarisie, czyli tym pro-sportowym hmm. Yarisie, automatyczna skrzynia biegów? Czy to nie popsuje sportowego charakteru auta? Ja może przypomnę, właśnie debiutuje druga generacja Yarisa, poza zmianami za chwilę przyjadą pierwsze samochody, do nas, przyjadą do, pierdü... do nas pierwsze 590. samochody. Och, tak. E... I to jest samochód, który będzie mocniejszy od poprzednika, 280 koni, a nie 261. Będzie miał mm -hmm. wiele fajnych zmian. Wiele poprawionych y rzeczy w tym aucie zostanie i z zewnątrz, i w mechanice, i w środku tego auta. No i pojawia się. Jako opcja automat ośmiobiegowy. Tak. I stąd znaczy, to zamieszanie. Tam jest wiele zmian, ale myślę, że to osobny odcinek. A tak, to, to to, to jest w ogóle nie ma co teraz głowy sobie Ośmiobiegowa skrzynia biegów. Po pierwsze, y, może zacznę od tego, że ta skrzynia została zbudowana specjalnie do tego samochodu. Tak mhm. jak silnik został zbudowany celowo do Jarisa, do GR Jarisa. Tak. Y, tam jest silnik 1.6 unikatowy. Mhm. Tak samo skrzynia biegów jest stosowana tylko i wyłącznie w tym. Samochodzie. Jeżeli do stricte supersportowego auta przygotowuje silnik, a potem skrzynię automatyczną, no to wiadomo, że to musi być supersportowa skrzynia. To tak. po pierwsze. Czyli szybka? Tak. W ogóle ona się nazywa GAZU Racing Direct. Już sama nazwa wskazuje, że, <grych> uh, <grych> że będzie grubo. Mhm. Generalnie skrzynie automatyczne, y, rozumiem, że tu pytanie zadaje ktoś na podstawie swoich doświadczeń z wcześniejszymi skrzyniami, jakimiś sprzed wielu, wielu lat. Ponieważ one potrafią być bardzo, bardzo szybkie. W ogóle samochody supersportowe, one występują tylko i wyłącznie ze skrzyniami automatycznymi już. Tak, weźmy przykład GR Supry, gdzie jest dostępna też opcja skrzyni manualnej, bo to gr Supra występowała z skrzynią automatyczną tak. i automat jest szybszy o mniej więcej 30 sekundy. Jeżeli chodzi o Jarisa, bo jeździliśmy, testowaliśmy, pamiętasz, bardzo fajne doświadczenia. E, no, tutaj też e, to są te różnice, które dla mnie, czy zapewne i dla ciebie też trudne do wyczucia, natomiast, tak natomiast ta skrzynia też jest szybsza o około 2,3 sekundy od skrzyni, e, skrzyni manualnej. Natomiast może odpowiem na to pytanie tak, jak odpowiedział Sebastian Ożie. No, przypomnijmy ci, wielokrotny mistrz świata w WLC. Tak, bo on też y, zaangażowany w ogóle w projekt y, GR Jarisa. Bardzo dużo zmian, o tym może opowiemy przy okazji. Mm -hmm. ma, miał bardzo duży wpływ. Już Także zapraszamy na kierowców. kolejny odcinek Q&A poświęcony GR Yaris'owi tak, numer dwa. Numer dwa. Natomiast on powiedział tak. Najpierw zapytał, czy może być szczery. No oczywiście prosimy <laughs> o szczerą odpowiedź. Więc tak, y, 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 czy z Yarisem, GR Yaris'em z manualem można pojechać szybciej niż z automatem? Powiedział oczywiście, że tak. To znaczy, precyzując, to ja pojadę szybciej, jeżeli się z... bardzo postaram i mi się wszystko uda. Ty nigdy. No, to szczery, była odpowiedź na szczery. pytanie, czy ty, warto ja, mieć ty... automat Nie. w takim tak. samochodzie. Natomiast co jest ważne, no bo tak, na to, że też tak naprawdę kierowcy tacy trochę mniej doświadczeni, Sebastian o tym też mówił, że są w stanie pojechać dużo szybciej automatem, ponieważ skupiają się na w utrzymaniu odpowiedniego toru, mhm. jazdy na hamulcach, a nie muszą dbać o e, e, skrzynię biegów, zmianę przełożeń, która, jak mówię, jest bardzo, bardzo, bardzo szybka. Mhm. Tam są bardzo ciasno upakowane te pierwsze biegi. Mało tego, skrzynia jest na tyle sprytna, to jest supersportowa skrzynia, która przewiduje twoje zachowania na podstawie... Tak, słyszałem o tym. Tak, nie. na podstawie tego, jeżeli hamujesz, przeciążenie, no to wiadomo, że będziesz zmieniał bieg, By potrzebujesz... Tak, więc w normalnej skrzyni automatycznie dzieje się tak, że ona działa na Kickdown, tak zwane, reakcje mhm. na gaz. Naciskamy, redukcja, a tu nie. Jeżeli ja hamuję, ona już zmienia biegi. Ona jest przygotowana do tego, że żeby, żeby wie, że ty za chwilę dodasz gaz, wychodzisz z zakrętu i ogień. Mhm. W związku z tym y, ta skrzynia jest naprawdę szybka w tych testach, no, jeździ się fenomenalnie. Pamiętajmy, że GR Yaris nie jest zrobiony tylko do jazdy po torze, no to jest tak. też samochód do jazdy po mieście. W związku z tym on ma też opcję sport i on wtedy jest piekielnie szybko zmienia biegi. Jest też opcja drive, taka normal powiedzmy, która powoduje, że tam się skupia bardziej skrzynia na precyzji, płynności pracy. Y -hmm. tak? Nie na szybkości, nie szarpać, na... na... wciąż nadrężać. jest bardzo szybka, y -hmm. nie oszukujmy się, piekielnie szybka. Natomiast potrafi też bardzo płynnie, komfortowo nas dowieźć z miejsca A do punktu B. No i mówiłeś, że tam jest opcja eco. <śmiech> o, <śmiech> tak, tam jest... Jaris, <laughs> e jest, 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 jest. Yes, ale wiesz co, bo tak yy, mówiłem o GR Suprze, yy, mm -hmm. do, przypomniało mi się od razu, nawet takie modele jak Land Cruiser czy Hilux, One w wersji z automatyczną skrzynią biegów też są szybsze niż w wersji z manualną No że... ale tam, szanowni Cię, tam zaczynasz w manualu, masz jedynkę tu. A dwójkę masz tu, no A tu na o Ta -tak, ma skrzyni tak, tak, w gierze, tak, tak. Się kres... też bardzo o, krótkie przełożenia. Wracamy no? do tych bardziej spokojnych Toyota. Mhm. Dlaczego Toyota zwleka z wprowadzeniem kolejnych osobowych elektryków, miał być mały miejski samochód, jeszcze go nie ma, miał być duży crossover mhm. większy od BZ, koncept był, auta nie ma. Koncept był i jest, auto jest. Generalnie problem, który producenci samochodów mają wszyscy, to jest, jak wygenerować większy pobyt na samochody elektryczne, i to jest generalnie. Nasze zadanie na najbliższe miesiące, nasze też, więc jeżeli udaje się to przesunąć w mhm. czasie, to dla mnie łatwiej po prostu. To, przypomnijmy teraz, udział w sprzedaży nowych samochodów w rynku całym w Polsce, to, to, już, to już są te 4% sławetne? E, Ale prawie, to jeszcze... prawie. To jest niecałe, to jest 3,5%, i to nie wzrosło w stosunku z zeszłego roku. No w ogóle w Europie. To jest około 13-10, zależy od kraju, więc to nie jest tak, że my jesteśmy aż tak bardzo z tyłu. jako. Mhm. Oczywiście są mhm. kraje jak e, kraje nordyckie, czy nawet Francja, Belgia, tam jest, Francja, Belgia, procent, tam jest trochę lepiej. Mhm. E, natomiast tak, u nas wciąż to jest około poniżej 4% udziału w rynku. Czyli jak zwykle Maciek powiedział, wiem, ale do końca nie powiem, ale możemy się spodziewać tych elektryków w Jecho. przyszłości, rzeczywiście w to jeszcze także. <laughs> Tak. Dziękuję. Pędzimy dalej. Czy Toyota Crown to taka mm. bardzo ładna Toyota, ale w Stanach głównie występująca, będzie dostępna w Polsce. No samochód piękny. No? Tak, znaczy i... Toyota Crown to bardzo piękny samochód, nie występujący głównie w Stanach, bo to jest samochód głównie robiony na Azję tak naprawdę. Japonia, tam kraje, Tajlandia, tego typu. Ale w Stanach też się pojawiła. <laughs> w Stanach tak. też się mm -hmm. pojawiła dopiero ta generacja po długiej, długiej, długiej tak. wielu latach przerwy. No właśnie. Czy może pojawić się taki samochód w, w Europie? No, odpowiedzią w zasadzie jest odpowiedź na pierwsze pytanie. Rozmawialiśmy na temat nowych norm regulacji kafe. Ten samochód, on jest oczywiście w wersji hybrydowej jak najbardziej dostępny, natomiast no, do 94 mu daleko. Więc tak, no teraz? Po gdyby Państwo decydowali. I byli za to odpowiedzialni, czy wprowadzić takie auta na rynek europejski, gdzie wiemy, że, że popyt na duże, on jest nie tylko w wersji sedan, on jest i, i jako SUV, ten, i, i ten, tam jest taki kilka kryzower, wersji, tak. wersji tego samochodu, czy wprowadzić go na rynek europejski. Czy może nie jest to najlepszy moment? To, no, że pominię Maczka, to nie jest najlepszy moment. To nie jest najlepszy moment i, 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 i tyle. No, Amerykanie mogą sobie na to pozwolić, tam są inne regulacje. Im jest łatwiej sprzedawać duże samochody, więcej mintujące, nam w Europie po prostu ciężej i to, no, to by się nie opłacało mhm. w tym momencie. No tutaj to, staramy się my, utrzymać gamę modeli tych dużych, aktualnie nie zmniejszać. Wracamy do tych dużych utrzymanych na rynku. No. Wiem, że była taka niepewność jakiś czas temu, ale wiemy już dzisiaj, że auto wraca w kolejnej generacji, czy jest kontynuacja na rynek polski, czyli Camry, czy hybrydowa Camry, ta, która właśnie <laughs> będzie wjeżdżać za chwilę tak. po wakacjach do, do salonów, będzie miała napęd AWDi, czyli ten napęd 4 kół. Mhm. Eee, nie. No, dziękuję. <laughs> Otóż nie będzie miała napędu na cztery koła. Eee, układ napędowy to jest e, piąta generacja hybrydy mm -hmm. e, z napędem na przednią oś. Tak jak w poprzedniej. Okej, okay, i tego się trzymamy. Chodzi o potencjał i wolumen sprzedaży. Tak? W ogóle, Camry to jest jeden, z, do tej pory był zawsze jeden z naj, 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 najliczniej sprzedawanych A... na świecie modeli Toyoty. To jest około 600-700 tysięcy sztuk każdego roku. To tak? jest tak, cały czas bestseller w Tak, jeden z większych, uh. e, więcej. Natomiast w Europie 10 tysięcy sztuk, tak. W związku z tym, jeżeli taki samochód y, sprowadzamy do Europy, to on musi mieć jak najbardziej y, ograniczoną ilość wersji. Niestety, mm. tak. Mm -hmm. W związku z tym staramy się tam, żeby to była prosta wersja. Ja nawet nie jestem pewien, czy ona w Stanach. Y, znowu mówię, nie jestem pewien, bo y, prototypem y, zdarzyło mi się kiedyś jeździć dawno, dawno mm -hmm. takiej kamry, natomiast ona chyba w końcu nie weszła do produkcji w ogóle. Y, na pewno w Europie nie. O, kończąc, ten temat. Tak. Tak. Warto podkreślić, że kamry. Ta poprzednia, jak i ta obecna nowa, to są hmm? japońskie produkcje. Jest się czym chwalić. Tak, te dostępne w, u nas w Europie są hmm. importowane bezpośrednio z Japonii. To jest wartość nie do przecenienia. Ja wiesz, już kiedyś chyba mieliśmy temat na temat polskiej fabryki, rozmowy na temat polskiej tak, fabryki. bardzo dobra. Toyoty, która jest jednym z najlepszych na świecie, mm -hmm. więc to wiesz. No ale jednak, Polek, jak dostaje coś Made in Japan, to jest Made in Japan, nie Made in China, <laughs> tylko Made in Japan. Trzeba pamiętać, że wciąż w samochodach nawet Made in Europe jest wiele elementów Made in Japan. To Skoro prawda. To o tym mówisz. To prawda, wiesz, ten inżynierski dokumentka. Maćku, pędzę dalej. Czy jest sens kupić CHR-a plugina? Kiedy nie mam szansy częstego ładowania baterii z urządzenia typu wallbox? I to hmm. jest bardzo fajne pytanie. Hmm. Bardzo, bardzo się cies cieszę, że e, coraz więcej widzów interesuje się samochodami typu e, tak. plug-in. E, sam jak wiesz, miałem już dwa samochody. Tak. Ryusa i e, wcześniej Rava, też w wersji, wersji plug-in. Wiem, gdyż poczekałem się I... często o kabel Twojego <laughs> samochodu idąc w garażu przy niezałączonym e, tak nie było na pewno. W każdym razie, do czego zmierzam? Że ja przez okres dwóch lat użytkowania tego samochodu może zdarzyło mi się z pięć razy ładować go z Wallboxa? Mhm. Dlaczego? Bo generalnie ja zawsze ładowałem ten samochód ze zwykłego gniazdka. Mhm. Pamiętajmy o tym, że w przypadku samochodów typu plug-in one są użytkowane nieco inaczej niż samochody stricte elektryczne. Oczywiście jeździmy. W trybie elektrycznym i tylko staramy się cieszyć się tą, mhm. tą, 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 tym, tym wysokim momentem obrotowym ciszą, jaką daje nam napęd elektryczny. Natomiast przyjeżdżam do pracy, podpinam go do 220V i w spokojnie, w te, w te, nawet on w około 6 godzin mhm. się ładował mój, mój mhm. samochód. Pamiętam wtedy, sprawdzałem w aplikacji. Natomiast mógłby się ładować 8, czy nawet 9 tak? I tak by się naładował. W związku z tym do Wallboxa, żeby ładował się szybciej, w te 4 godziny, według mnie nie ma sensu. Za, za, mm -hmm. Zawsze tak mm -hmm. uważałem mm -hmm. chyba, że mm -hmm. byłem gdzieś indziej przy okazji się doładować wtedy tak. Okay. W związku z tym, po pierwsze, nie trzeba go ładować z wallboxa, tak? Można go ładować z gniazdka. A idąc Zwykle... dalej, mm -hmm. jak nie mamy szansy na ładowanie no po mamy pierwszy... tak zwaną. Nazwijmy to pustą baterię, bo ona nigdy do końca nie jest pusta. Nigdy mm -hmm. do końca nie jest pusta. No właśnie, bardzo, mm -hmm. dobra, bardzo dobra kwestia. Pamiętajmy o tym. Że samochód, typu, mówimy o Toyocie i akurat konkretnie o C-HR-ze, bo tu parę, parę bardzo fajnych cech jest. To nie jest tak, że samochód typu CHR Hybrid i CHR Hybrid Plug-in to są te same, same samochody, tylko że z jeden z większą baterią, ładowaną z gniazda. W teorii tak, ale tam jest mnóstwo innych różnic, dosyć konkretnych. Mhm. Warto o tym pamiętać. No Zacznę od takiej prozaicznej kwestii, którą każdy wie, że po pierwsze, ten samochód jest. Szybszy. Nawet A... jeżeli go nie ładujemy z gniazda, bo zapominamy albo nam się nie chce, jeździmy tylko na hybrydzie, ten samochód po prostu ma większą moc. Pamiętajmy, że no ja tam. Przerwę Maćkowi na chwilę ten słowo, tak, bo <coughs> trzeba pamiętać o tym, że w Toyotach, ja mówię za Toyoty, nie odnoszę się do innych producentów, w Toyotach jest tak, czy mamy tak zwaną rozładowaną tą baterię. Czy naładowaną, to ta moc systemowa pełna układu jest taka sama. Czyli, Dokładnie. Czyli jest szybki. Czyli zawsze. 223 konie versus 197 mhm. w przypadku dwulitrowego cechera mhm. hybrydowego. Mhm. To jest jedna rzecz. Może od razu dane, bo mi się przypomniało. Przyspieszenie cechera plug in do 100 to jest 7,4 sekundy. Podczas kiedy przednio napędowego e, zwykłej hybrydy, to jest 81, tak? Czyli duży, i ten jest sam różnica, by... tak. Ile? 0,7 sekundy. Tak, dosyć tak. sporo. To jest dużo. Ale to tak. czuć, to czuć i to jest nie, nie chodzi tylko o przyspieszenie takie na światłach, ale podczas jazdy mm -hmm. e, z większymi prędkościami. Tak, 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 tak. tak. I z czego to wynika? E, warto powiedzieć, no bo teoretycznie, y, no, w samochód staje się prawdziwą hybrydą. No pamiętajmy, że różnica jest w silniku elektrycznym. Samochód plug-in, mam silnik elektryczny o mocy 163 koni podczas. Kiedy zwykła hybryda 113. Mm -hmm. tak? W związku z tym, po pierwsze, ten daje nam dużo więcej momentu obrotowego, dużo większa przyjemność mm -hmm. jazdy, wsparcie tego silnika spalinowego, który jest taki sam. Natomiast to, to jest pierwsza rzecz. Poza tym pamiętajmy o tym, że jeżeli ja mam tam większą moc. I też nie do końca jest tak, że bateria jest pusta, tak? Właśnie, bo do większej tak, mocy tak, też tak, potrzebuje tak. dodać trochę większej mocy baterii. Tak. Samochód zostawia sobie około 20%, trochę mniej utrzymuje zapasu z dosyć dużej baterii, bo w przypadku CHR to jest 13,6 kWh bateria. W normalnym CHR-ze ona ostatnio ta ilość poniżej 1 kW już w tej chwili, tak? Czyli to jest dużo, więc jak tu mam 20%, to wciąż jest bateria większa, dająca mi większą moc i w spokojnie ten 163-konny silnik może pracować. Z, pe z pełnomocą. Dlatego samochód jeździ szybciej, dlatego samochód jest w stanie jeździć dłużej na silniku elektrycznym, dlatego pomimo większej masy, około 100 kg, jest też wcale nie pali więcej tak, porównywalnie, tak, dokładnie tak, porównywalnie. Tak, tak. Tak. W trybie hybrydowym to auta bez względu, czy tam jest naładowane tak, tak, czy rozładowana, tak, 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 podobnie tak. zużywają. To jest o napędzie, ale jest jeszcze wiele innych tak. rzeczy. Aha, przy okazji tym, jeżeli ja jestem w stanie lepiej wykorzystywać silnik elektryczny w mieście, on też jest cichszy przez to, tak? To tak. jest raz. Ale nie tylko przez to, że jest silnik elektryczny. W większy, na którym więcej jeździ, ale też dlatego, że tam jest dużo więcej wygłuszeń. On po prostu jest lepiej wyciszony. Tak? To jest też kolejna rzecz, o której trzeba pamiętać. Inna rzecz, która od razu mi się przypomina, zawieszenie. GR Sport, wersja GR Sport ma nieco zmienione zawieszenie w stosunku do zwykłego auta. Tam są takie, no, powiedzmy semi Aktywne zawieszenie. Amortyzatory zmieniają swoją charakterystykę. Jest tam specjalny zawór, który, który je utwardza bądź powoduje bardziej miękkimi. To jest w wersji GR Sport nad, zwykłej hybrydy. Natomiast tu każdy samochód z hybrydą plug-in posiada taki system zawieszenia. Tak więc dużo lepsze zawieszenie. Pamiętajmy o tym, że też tam to nie chodzi tylko o zawieszenie, ale też środek ciężkości, jeżeli bateria jest pod podłogą, mm -hmm. dosyć tak. e, ciężka, tam jest y, 100 kg to jest razem z silnikiem elektrycznym, ale tak, powiedzmy, tak. No, no, jest to dostajemy... dodatkowe kilogramy, tak. nisko położone, on naprawdę fajnie jeździ, nawet na to, jak ja y, ostatnio jeździliśmy, no, fajnie się jeździ z pluginem no, co mogę powiedzieć, nie tylko się. dlatego, że jest mocniejszy, ale no, mm -hmm. fajnie się No i tam fajnie jest lepszy rozkład mas między osiami. Przez tą baterię mas. właśnie umieszczoną tak, pomiędzy tak, osiami. Tak, różnic jest więcej. Jeżeli jeszcze się nie znudziłeś, to wymieniam Ja dalej. nie, ja nie, ja nie, a jak się się to przewijajcie, spokojnie, dajmy szansę na Dobra, to jeszcze tylko jedna ceka, skoro tak mnie tu podsumowałeś. System ogrzewania. Mhm. Wszystkie nasze pluginy, to jest mówię i Prius, i CHR, i RAV4, posiadają pompę ciepła, tak Słyska, jak znaczy. samochody elektryczne. Dlaczego jest to ważne? Ano dlatego, że pompa ciepła zużywa bardzo mało energii, w związku z tym w okresie zimowym. Nie potrzebuję dodatkowo uruchamiać silnika spalinowego, żeby ogrzewał mi wnętrze. Jeżeli uruchamiam silnik spalinowy, to tylko po to, żeby doładował baterię, albo żeby napędzał samochód. Nie po to, żeby mi tutaj e, dogrzewał wnętrze. Tak? Czyli to jest dodatkowa korzyść. Znowu, tak? w zimę e, plug-in będzie palił mniej niż zwykły mm -hmm. hybrid. hybrid. Właśnie dlatego. W związku z tym, to jest mnóstwo cech, które powoduje się jeszcze wiele innych drobiazgów, ale już zostawmy które powodują, że tak naprawdę, jeżeli szukamy najlepszej wersji hybrydy, nawet jeżeli jej nie ładujemy, to plugin w zasadzie każdym względem jest lepszym samochodem. Czyli reasumując, nie mam wallboxa i co mm. mi pan zrobić, nieważne, bo można ładować nie, z, gniazdka, tak. z, z gniazdka w ścianie. Dwa, jak nawet nie mamy gniazdka w ścianie, to nadal jest wiele cech eksploatacyjnych, które powodują, że radość z jazdy i przyjemność jest większa w plug niż w aucie z podobną hybrydą, tak jest. tej samej wielkości, ale bez plugin. Szybkość, komfort, przyspieszenie, wszystko jest, wszystko jest lepsze niż w standardowym. To teraz uwaga Maćku, zaczynamy tak. szybki quiz. z szybkimi odpowiedziami mamy Dobrze. proste pytania. Tak jest. Czy Arios Cross będzie w wersji pluginowej? Yy, nie. Dziękuję. Czy Toyota Mówi Grand Dlaczego, nie? Nie. Yy, <grym> a to jest jak tak to mówić? To potem przyspieszymy. Nie, to może to dobrze wrażenie Nie, dobrze. Nie będzie. Nie będzie. Tak samo nie będzie nigdy Jarisa w wersji plugin, w mm -hmm. wersji plugin. Po prostu w Za małych autach auta. to się nie opłaca. Tak? Mm -hmm. Czy Toyota Grand Highlander pokazała się taka w Stanach ostatnio, czyli większy mm -hmm. Highlander, pojawi się w Polsce. Jeżeli dopiero co z Europy został wycofany zwykły Highlander z uwagi na jego wysokie emisje CO2, to tym bardziej Grand Highlander mhm. nie będzie mógł być sprzedawany w Europie. Czy Corolla 1.8, ta 140-konna, czyli hybryda piątej generacji, ma GPF, czyli filtr? E, benzynowy czyszczący spaliny? Czy filtr cząstek stałych? Tak jest. Ma, nie tylko korola e, od pewnego momentu, już nie pamiętam, który to był rok, uh -huh. ma, ale warto powiedzieć o jednej rzeczy. Nie, wcale nie należy tego porównywać jedno do jednego z takimi filtrami, które nam się kojarzą z DPF-ami. Uh -huh. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że tych cząstek stałych, zwłaszcza w tym silniku 1.8, jest bardzo, bardzo mało. Uh -huh. To jest raz. Które są wychwytywane, a dwa temperatura spalania w przypadku silnika benzynowego jest dużo, dużo wyższa niż diesla, w związku z tym one są wypalane. Tak, to nie jest tak, że to musi dodatkowo wypalać, tak jak uruchamia się procedura wypalania tak, 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 tak. Ee, tych dieslu? filtrów. Aha. Tak, tutaj, tutaj nie to się dzieje samoczynnie. W związku z tym tak naprawdę jest taki filtr, Aha. on jest bardzo mały i w zasadzie nieodczuwalny dla, dla użytkownika. Masz jeszcze trzy szybkie pytania, czy tam hmm? dwa, zanim dojdziemy do tych ciutka bardziej rozbudowanych jeszcze na koniec. Czyli. Hmm. Czy w Polsce będzie Toyota Sienna? Nie. Duże auto, ciężkie auto, wysokoemisyjne auto. Niestety w Europie, nie tylko w Polsce, w Europie mhm. tego auta nie będzie. No i Camry, czy będzie kombi? Camry, kombi, kombi nie będzie. Ostatnie kombi w Camry było w roku 1991-1992, mhm. to były te lata. Yy, I od tego czasu nie, zostało wycofane. Mhm. Dlaczego w Polsce nie ma w wecie Priusa Plusa? Dlatego, że Prius Plus w ogóle nie jest produkowany już od dawna. Za co pamiętam, to jest od roku 2016. Uh -huh. Od dawien dawna, dawna, dawna. Uh -huh. Czyli Prius, plus Plus, dla tych państwa, co nie pamiętają tego samochodu doskonale, to było auto oparte na plusie trzeciej generacji. Teraz uh -huh. mamy Priusa piątej generacji, nawet w czwartej nie występował w wersji Plus. Moi drodzy, i tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze spotkanie z wami w ramach cyklu QA. Oczywiście, jak zawsze, gorąco, zachęcamy. Do zostawiania pytań, tematów pod filmem. My to zbierzemy znowu do kupy, mhm. przygotujemy się i będziemy na kolejny zestaw pytań odpowiadać. Tak na marginesie. Klikajcie dzwoneczek, subskrybujcie nas, wtedy nie przegapicie żadnego QA, a nie przegapicie też innych filmów dotyczących nowych modeli, dotyczących oferty, dotyczących nowości technologicznych w marcu. Warto, naprawdę, zachęcamy. A póki co, do zobaczenia. Do zobaczenia. Toyota Insider